Cześć, dzień dobry, witam wszystkich, którzy mnie oglądali. Postanowiłam nagrać wideo już po kilku dniach, gdy emocje opadły, na temat sytuacji z babcią Małgosią, która tak naprawdę prawdopodobnie nazywa się Pani Julia. Pseudonim Rączka, ponieważ zaczepia kierowców na stopa, łapie ich na stopa i wyłudza od nich pieniądze. Oczywiście w tym przypadku moim tak naprawdę ona jeszcze nie miała szansy wyłudzić się do mnie pieniądze, ponieważ to ja sama się zatrzymałam i postanowiłam, że wyjmę tą stówkę z portfela i jej dam. Także ona jeszcze nie miała szansy poprosić mnie o pieniądze. Ale powiem Wam, że teraz już po fakcie, gdy łączę te wszystkie fakty, gdy już wiem, że ta Pani jest oszustką i naciągaczką, to ja już widzę dwie sytuacje, które powinny mi dać do myślenia. Pierwsza sytuacja jest taka, że gdy się zatrzymałam, to ona normalnie wzięła mnie na litość, a czyli to nie jest ta sytuacja tak naprawdę, już zaraz dochodzę do puenty. Tak naprawdę ta Pani już od razu zaczęła grać, jak już się zatrzymam, ją potem posadziłam w tym foteliku z tyłu, jak się śmieję, że jak ją zapiłam jak dziecko w foteliku z tyłu. Ona już zaczęła od razu grać, że o, jak ona jest biedna, nieszczęśliwa, łzy w oczach, zaczęła mi opowiadać o tej swojej sytuacji i już wtedy zaczęła grać, tak? Także należy się Pani Oskar, jak już wspominałam w poprzednim nagraniu. Ale to jeszcze nie była ta sytuacja. Powinna mi dać do myślenia coś takiego. Ona powiedziała, że chce dojść do chmielnika. Ja jej powiedziałam, że bardzo proszę, niech mi Pani powie, w którym momencie ma Panią wysadzić, bo ja nie znam tych okolic, tak? Ja tutaj jestem przyjazdem, ja nie bardzo wiedziałam, gdzie jadę w ogóle tam z tą Panią. Nie wiedziałam, czy to w ogóle jest to nawet po mojej trasie, ale nawet już wiedziałam, że zboczę z tej mojej trasy, no bo staruszka biedna, potrzebująca, więc nawet spóźnię się tam, gdzie jestem umówiona na konkretną godzinę i po prostu zboczę z trasy, tak? Ale okazało się, że to jest po mojej trasie. No i posłuchajcie, w momencie, kiedy ja dojechałam do tego Chmielnika, już widzę, że jest szyld Chmielnik, większa miejscowość, tak? Więc ja się zatrzymałam w pewnym momencie na podjeździe dla autobusów i mówię do niej, odwróciłam się do niej, mówię, niech mi Pani da swój adres, swoje nazwisko, jak się w ogóle Pani nazywa, bo ja tak tej sytuacji nie zostawię, ja Pani pomogę, ja Panią znajdę, ja Panią pomogę finansowo i ogólnie, ja do Pani jutro wrócę. No i ona wtedy mi podała te fałszywe wszystkie dane, które później się okazały fałszywe i też poprosiła mnie o swój numer telefonu, dzięki Bogu dała mi, no tak, dała mi właściwie imię, nazwisko i ja zapisałam swój numer telefonu i moją miejscowość, która się nazywa Bogoria, tam mieszkam, ale nie podałam konkretnego adresu, tak? Dzięki Bogu, chociaż nie wiem, czy ona może zadzwoni jeszcze do mnie, może będzie ciąg dalszy tej historii, tak? Bo ona nie wie, że ja już wiem, że ona jest oszustką, także może ja będę miała po kilku dniach telefon jeszcze z jakąś tam kolejną grą aktorską, wybitną. Ale słuchajcie, co było później. I to mnie zastanawia, że ona chciała dojechać do Chmielnika, w momencie, gdy ja już się znalazłam w Chmielniku, to i pytam ją, gdzie mam jechać teraz dalej, tak? To ona mówi, nie, niech Pani jedzie dalej. I w końcu mi kazała zawieźć do miejscowości Piotrowica albo Piotrkowice, już nie pamiętam, to jest też tam na trasie Chmielnik-Kielce, słuchajcie. I w momencie, kiedy ja jej mówię, no to niech mi Pani powie, gdzie dokładnie Panią podrzucę pod tą kuzynkę, pod ten dom. Ona mówi do mnie, nie, to na przystanku niech mi Pani wyrzuci, tak, słuchajcie. Ponieważ ona, teraz łączę fakty, ponieważ ona po prostu podobno cały dzień tak jeździ od przystanku do przystanku, bierze tych ludzi, znaczy łapie tych ludzi na stopa i po prostu tak wyłudza kasę, tak. Czyli to już powinno mi dać jakoś tam do myślenia, że ja ją chciałam zawieźć dalej, po prostu pomóc jej dalej, gdzieś tam konkretnie pod konkretny blok, czy tam do mnie podejść. Ona po prostu kazała się podrzucić na jakimś przystanku, na jakimś pipitu, w jakiejś pipitówie, na jakimś wygwizdowie, gdzie nie było żadnego domu, tylko po prostu przystanek. No i to była pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, która powinna mi zapalić czerwoną lampkę, a mimo wszystko nie zapaliła, słuchajcie, to było to, kiedy ja już wysiadłam na tym, a czyli wysadziłam na tym przystanku, ona jeszcze do mnie mówi tak, a nie ma Pani jeszcze 50 zł na autobus powrotny? I słuchajcie, ja muszę się przyznać, że wtedy skłamałam, bo miałam jeszcze tam powiedzmy 200 zł w portfelu, ale miałam stówkami, więc ja powiedziałam, że no, przepraszam za wrażenie, no kurwa, już bez przesady, że dam jej stówkę, więc już nie wyskoczę z kolejną stówką. Słuchajcie, jakbym miała 50 zł drobne, to bym jej dała. Ale stówka mi się kolejna wydawała za dużo, więc powiedziałam, no niestety nie mam, ale jutro Panią znajdę. Jutro do Pani przyjadę. Właściwie jest jeszcze trzecia sytuacja, która mi powinna dać do myślenia, ale to dopiero już mi Pani powiedziały z opieki społecznej, jak już pogadałyśmy dłużej. Ja się pytam tej Pani, jeszcze wcześniej się pytam, zanim wysadziłam, że o której godzinie mogę jutro do Pani przyjść, czy rano, czy wieczorem? No i ona powiedziała, że raczej wieczorem. No i Pani się później z opieki społecznej zaczęły śmiać troszeczkę, jak ja to im opowiedziałam, ponieważ mówią, że tak, no Pani cały ranek, czy całe popołudnie poświęca na to, żeby po prostu naciągać frajerów na przystankach, tak jeździ od przystanku do przystanku z ludźmi, a po prostu wieczorem dopiero do domu dojeżdża. Także to jest taka sytuacja. I jeszcze, słuchajcie, to wideo będzie troszeczkę dłuższe, bo jeszcze wczoraj, nie wczoraj, chyba 3 dni temu, moja uczennica Ewelina, pozdrawiam Cię Ewelinko bardzo, napisała mi na Messengerze moim szkolnym, wysłała mi linka do jakiegoś tam pana, który potrzebuje opieki, jakiś tam, znaczy opieki, potrzebuje pieniędzy na PAMPS, jakieś tam środki. Ja napisałam, odpisałam Ewelinie, że postaram się pomóc, ale wiecie co, dzisiaj mam inne refleksje na ten temat tak naprawdę. Mianowicie takie. Skąd ja mam pewność i skąd Ewelina czy ktoś inny, który ten link po prostu zobaczy, skąd tak naprawdę my mamy pewność, że ten człowiek istnieje?
Mianowicie, zobaczcie, jak można wkręcić ludzi. Jeżeli moja pani, która była realna, która po prostu odegrała po prostu scenę niesamowitej po prostu staruszki, starszej, która nie ma nikogo, i naprawdę mnie na to wzięła. Ja naprawdę jestem osobą, która podróżowała po świecie i była w 44 krajach już do tej pory, więc ja znam ludzi tak naprawdę, tak? Ja może jestem łatwowierna, ale ja właściwie nie powinnam się nabrać na takie myki, tak? Ale ta staruszka była tak wiarygodna, że ja na to się nabrałam, tak? To jest raz. I teraz mówię do Ewelinki, mojej kochanej uczennicy, ale też do innych. A propos tego linku, Ewelinko. Pomyślałam sobie dzisiaj tak, skąd ja mam pewność, że ten człowiek w ogóle istnieje? Zobaczcie, można wziąć, zrobić zdjęcie jakiegoś człowieka z odparzeniami na przykład, po chorobie, tak? Jakiegoś anonimowego człowieka bez twarzy. Nawet można takie zdjęcie znaleźć w internecie, prawda? I teraz zobaczcie, co można zrobić dalej. Można napisać, opisać całą historię, zmyślić historię, tak? Można stworzyć link na jakąś tam fałszywą zbiórkę pieniędzy dla tego człowieka i niech każdy z Polski wpłaci po 2 zł, po 5 zł. Ten link trafi do 1000 miliona ludzi. Mamy 38 milionów Polaków na przykład, tak? Niech to 38 milionów Polaków płaci tylko złotówkę czy 50 groszy. Zobaczcie, jaka się z tego robi zajebiście duża suma pieniędzy. I teraz tak, nawet jak ja wyślę te pampersy, wierząc, że to jest człowiek, który na przykład rzeczywiście potrzebuje pomocy, może się okazać, że po drugiej stronie tego linku znajduje się na przykład jakiś cwaniaczkowaty 17-latek, który po prostu te pampersy później sprzeda na Allegro. Tak? Pomyślcie o tym, że my jesteśmy dobrymi ludźmi, tak? Chcemy komuś pomagać, a tak naprawdę nie wiemy, kto jest odbiorcą tej pomocy. Nie mamy pewności, kim jest ta osoba, która tak naprawdę stworzyła ten link, napisała tą całą historię, ogłosiła tą zbiórkę. Nie jesteśmy na 100% pewni nigdy, komu pomagamy. I wiecie co? Jeszcze trzecia uwaga, czy tam, która jest z kolei, już nie liczę tego, co nagrywam, jadę teraz do Ostrowca. To jest taka uwaga, mianowicie, że tak naprawdę postaramy się spojrzeć po prostu z wielkim sercem na naszych bliskich, na naszą babcię, która być może potrzebuje, żebyśmy zrobili drobne zakupy, nawet za 10 zł, na naszego dziadka, który być może na przykład nie ma z kim zwyczajnie pogadać, a jest już bardzo stary i nikt się nim nie interesuje, na naszą siostrę, na przykład na moją siostrę, tak? Ja teraz mówię o mojej siostrze, której urodziło się niedawno malutkie dziecko, 2-miesięczne w tym momencie, która być może potrzebuje, żeby jej kupić pampersy od czasu do czasu, bo będzie jej miło, gdy jej zrobię taki prezent, tak? Spójrzcie na takich ludzi właśnie bliskich waszych, bo oni na 100% potrzebują pomocy, tak? Możecie to zweryfikować na 100%, jesteście pewni, kim oni są i że tak naprawdę ta pomoc trafi do nich. I myślę, że już chyba tyle wywodów na dzisiaj. Tak, chciałam nagrać to nagranie i myślę, że mówię mądre rzeczy i że jak to przesłuchacie, to zgodzicie się ze mną w 100%. Także przesłanie jest takie, spójrzmy najpierw na tych, którzy potrzebują pomocy, nawet niewielkiej, w naszej okolicy, tak? Tych, których znamy, naszych bliskich szczególnie. I poświęćmy naszym bliskim dużo czasu, ponieważ jak oni kiedyś umrą, to nie będziemy już mieć szansy i będziemy żałować, że nie mieliśmy szansy po prostu być dla nich lepszymi ludźmi, tak? Dziękuję bardzo, życzę miłej soboty. Pozdrawiam wszystkich, szczególnie moich uczniów, którzy mnie oglądają i bardzo Wam dziękuję za to, żeście ode mnie odezwaliście i że pisaliście miłe rzeczy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was jeszcze serdecznie.